Witam Was w 43. epizodzie Skatecastu. No i wiadomo, co się działo w tym tygodniu, na co czekaliśmy, co miało premierę w piątek. Zaraz do tego wrócimy spokojnie. Niusiki. Hayley Wilson została australijską skaterką roku i w sumie zasłużenia. Ja się bardzo cieszę i tak, jak już wspominałem tutaj pełno razy australijska deska jest dla mnie rewelacyjna. Też już ostatnio, w poprzednim epizodzie chyba mówiłem albo dwa epizody temu, że jakoś ta Australia tak wygląda, że jak po prostu oglądasz montaż to już wiesz, że to jest Australia i rok temu Riley Pavy był, pamiętam, co w ogóle też taki przejazd wypuścił, co zrobił na mnie też ogromne wrażenie. Także Heili pewnie tego nie słucha. <grafię> Gratuluję. Drugi news to jest Primitiv, o którym już w sumie długo nie gadałem. Primitiv chyba w kolejnej kolaboracji, nie wiem czy w drugiej? Chyba w drugiej już z Bołem Marlejem wyszły koszulki, bluzy, kurtka i trzy deski. Jedne, jedna to chyba Pulse Shape, jeśli dobrze pamiętam. Jak to Primitive? Wszystkie kolabo zawsze są dla mnie takie szokujące, ale właśnie jak już tutaj też wspominałem kiedyś, te wszystkie kolabo, to moim zdaniem to są takie deski na ścianę. No, ja bym nie jeździł. To jest taka nie wiem, kolekcjonerka dla mnie. No i w sumie ostatni news, bo za dużo teraz w tym tygodniu się nie działo. W sumie dwa newsy jeszcze, który jeden nie poruszyłem w tamtym tygodniu. I w sumie jak nagrałem poprzedni epizod, to dosłownie po nagraniu epizodu wyszedł ten news. Także Quentin Boylan trafia do Poetic Collective. W ogóle to jest dla mnie też jakaś rewelacja, bo Quentin z tą swoją stylową, jeszcze do Poetica to cudo, no po prostu też Poetic ma świetny team, ogólnie w tym tygodniu jak sobie te wszystkie poetyki oglądałem, jestem strasznym fanem także też czekam na produkcję, wydaje mi się że Poetiki tak chyba co dwa lata wypuszczają film, może w przyszłym roku by na to wychodziło, że następny film teraz może w tym roku jakiś montaż ja czekam. No i kolejny to jest ten News, co mówię, jak nagrałem poprzedni epizod, się pojawił. Bren od Dwyer, Dobrze wymam chyba tak. Został Pro w I oczywiście tutaj już przychodzę do ciekawostek, która jest jedna. I to jest Baker has a Defus 2. No po prostu świat oszalał. Internet oszalał. Najlepsze jest to, że. I tutaj muszę pozdrowić mojego kolegę Igora, który przeżywał moje gadanie o tym filmie. Igor wyciągnął mnie z domu w piątkowy wieczór. Najlepsze to, że nie miałem czasu obejrzeć całego filmu. Właśnie w piątek. Obejrzałem chyba z czwarte. I później po prostu cały czas Ej, Baker hasadefujesz, has iż <noise> <noise> Igor zawsze i cały czas Igor był tam w zamady patrzył się na mnie krzywo. Męski wieczór nie ziowalami. No dobra, czyli to jest jedyna ciekawostka na ten tydzień. I jak zdałem tutaj ankietę na Instagramie, więc... No, to i tak było do przewidzenia, nie? W czwartek wjeżdża epizod Hassa ha, Defish, już wiadomo. Noc. Jak nawet nie, jeszcze przed wyjściem, przed wrzuceniem do internetu, już wiedziałem, że będzie trzeba nagrać ten epizod. No, no ja jestem fanem, nie wiem. Noc. Nawet nie będę ukrywał, także w czwartek wjeżdża montażem i znalazłem taki krótki montaż. Przejazd. Taj Wepa tak się kość chyba nazywa: For Arcade i naprawdę krótkie, ale bardzo fajne. Backside Nose Grand Touch na skrzynce. Switch Frontside Crux na schodku. Switch Back Tail Revert. Jedynie tutaj mogę się trochę doczepić, bo zabrakło jakiegoś flipka. A tak, bardzo fajnie. I Frontside Nose na schodku. Backtail, Backside Flip Out, Switch Backtail, Switch Big Spin Out, Front Tail, Front Heel Out, heel flip z czterech schodków jeszcze przez barierkę, Front lip to Fakie na mureczku, Manual na, na schodkach, Backside no na schodku, Backside Big Spin, schodniczka na ulicę, Backside Big Spin z czterech schodków, z jakiegoś menupada można powiedzieć, Frontside Smith, frontside grind na zokrąglonym murku, flipek ze schodów, tu można powiedzieć, też zabrakło trochę flipka i backside flip przez schody. Jeszcze transfer frontside grind to fake i switch krógcik na schodkach. Transfer na back backcruxa, na róże przy schodach. I mówię, krótki przejazd, taki, ale w sumie z fabiksa. I przyjemnie się to wygląda jak na początek jestem bardzo no tak adidas skateboarding mm, Machi Mokil <grywy> Tutaj przejazd od Lukasa Puiga Fejki no, Five Fajwo przejście na Backside 5o to Fejki -y. <grywy> No i silfitmeny na takim chodniczku w sumie mureczku w dół Zaokrąglonym. Frontside wallride, Frontside wall, front wall jest niepojętym trikiem. No, Kiedyś miałem dzień, że stwierdziłem, że może się nauczę. Zupełnie. Zero. Nie rozumiem. <grymne> fakey nose grind. Przejście na backside nose grind na swoją fakey fake lub Nori varial kickflip. Na frontside grind, Backside tail slide. Tak o. Bez żadnego flipka. I Loli frontside 180. Switch frontside grind, Revert. Loli frontside na flacie. I zaraz potem switch back tail. Tak samo. Tak o. <grywia> Do swiczyku. Back tail. Loli frontside 36 przez Donicę. Switch backside flip na koncie. Takim małym. No, backside heel na kwaterku. Też świetna sprawa. Dajcie tipy do no, backside hilla, Switch frontside flip na many backside out. Front blunt na schodku. Switch backside crux, Revert na schodku. Oli nad hydrantem na backtail to fakey mega. Backside no slide z przejściem na switch frontside board na murku i jak to Lukas Puig, chyba każdy go lubi. No, nie, nie znam osoby, która nie lubi Lukasa Puiga i wydaje mi się, że w tym tygodniu ten fake nose grind z takim revertem, pivotem na backside no grind to fakey. To jest chyba tri trik tygodnia po prostu, bo wow, no świetny, świetny trik. Kolejny tutaj przejazd jest od hokeja. Shocking moment. Moment scoaked. Joseph Campos. I hokej. Mega teraz funkcjonuje. Backside Smith na wróże przy schodach na samym początku. Backside 50 na murku, przy schodach transfer na backside boarda na długiej rurze. Z konta Melon, frontside Melon, backside Wallride. Jeszcze nad rurą ogromny poldżem zrobiony ze znaku. Backside Crux na barierce na 5 o Front lip na wąskim murku, zejście w bank banger Nikita. Backside No Slide 27 Out na zaokrąglonym murku Oli. Transfer jeszcze między jakimiś rurami. Do nowon 50 na barierce. Na ogrodzeniu w sumie. Backside Flip. Backside 36 front showit, przez rurę przy schodach. Jeszcze przez schodnik w ulicę. Poprzowit transfer. Jeszcze ze schodów. Backside Board. Na różę przy schodach jakiejś mega stromej. Kickflip na murku. Eee... frontboard, rock and roll. <laughs> Backside 5 na murku, przy schodach. Drop z ogrodzenia w bank. Przerażające dla mnie to jest zawsze. Nie wiem, to taki transfer, ale bez oli. Z jakiegoś fanboxa? No bo tu oli nie było. Nie, no to jeszcze na 50 takie na koncie. Jeszcze lepiej. Interesująca sprawa. Transferek na 50 na fanboxie, jakby. O, tutaj drop z balkonu jeszcze spadł z dachu w garażu, więc przerażające. Halfka przez murek w bank. Tak samo mega banger, niby half cup Bardzo fajna sprawa. Transfer na backside nozblanta na barierce. Transfer na 50 na prostym murku jeszcze w dół przy schodach. Borsite na prostej rurze. Przy schodach jeszcze rura w dół łamana. Frontside, nie wiem. Przejechał tailem po ścianie. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Backside 5 na mureczku. Też Patrick O'Mara tutaj gościnnie w Frontside 50 na rurze w dół przy schodach, jeszcze przy jakichś krzaczkach. Backside Smith na banku, na murku na banku. Backside 50 na murku, jeszcze lądowanie takie, żeby na rurę nie najechać, więc jeszcze bardziej trudniej. Backside board, przejść, na róże przejście na backside 50 na murku. Jeszcze to tak samo nas wyzelować z borda w dół na, na 50. Y Drop z dachu na murku, na murek na 50 w dół, co jest też jakieś dla mnie niepojęte. Ogromny transfer na front lipa na róże. Też. Straszny węgier. I tak samo. Pst, mega mocny flipek w, już prawie w wola, a nie w bank. Ten bank jest dla mnie przerażający, a flip jest w ogóle. Idealny tam. No. Jeśli chodzi o to miejsce, to wydaje mi się, że no, ten flip to jest tak czysty, że... Wow. No dobry przez, ale to właśnie, jak zauważyliście, to hokej działa dobrze. A fucking awesome, co się stało, no co, co tam się dzieje? Bo nie wiem, ja mam wrażenie, że po prostu ten team jest leniwy, no nic tam się nie dzieje. I jeszcze teraz jak Sean Pablo odszedł, to no nie wiem, no co, Luis Lopez został jedynie taki bardziej aktywny? Nie wiem, nie Niby można powiedzieć, niby te same firmy, no ale no jakiś przeskok jest między Hokejem a FA. No szok. Lucas Alves, przejazd w ogóle dla Powell'a. Illuminated. Wow, no Powell jest chyba nie wiem, najstarszą firmą deskorolkową, no chyba oprócz Wansa. Frontside, Fronceidonzblant, na Róże, przy schodach i przejazd w ogóle jest takim bangerem Troja na frontside Cruxa. frontside over cruxa big spin hill flip na backside board slide hard flips wybity przez picnic table wow tak samo nie i na rurze kickflip backside board slide kickflip frontside nose slide na Wąskim murku przy schodach. Kickflip backside, tail na rurze przy schodach. Kickflip backside, crux na rurze przy schodach. Kickflip backside, nose slide. Nolly flip out. Half cup, nose slide, 21, big spin out. Backside crux, nolly flip out na rurze. Kickflip backside, tail slide shove it out. I nolly backside, heel ze schodów. Trójana frontside five na murku przy schodach. Backside Fibul, przejście na Backside Smitha. Front Fibul, przejście na Front Smitha. <noise> Piękna sprawa akurat. Transfer na Frontside Over Trans, Transfer na Frontside Nose. nose blunt, big spinout. Out. Front, heel Flip Frontside to fake. Heel Flip Backside Crux na róże. Frontside noseblunt na murku. Przy schodach. Wąski mureczek. Kickflip Backside Boardslide. Big Spin Out na rurze double flip frontboard na róże przy schodach kickflip frontside lipside na wąskim murku przy schodach kickflip backside no slide big spin out na wąskim murku tak samo przy schodach co się w ogóle dzieje w tym przejeździe switch frontside big spin na backboarda 2-7 out Truja front lip ...na Hollywood High. Ten przejazd... po prostu same flipy na slajdy i grindy. I... ...wow, no... ...trwa... ...niecałe 3 minuty, można mówić, i... T, ...wow, no... ...jest za krótki. I w ogóle w szoku jestem, że Powell... ...po tylu latach tak funkcjonuje. No... ...też... ...szacunek, no, za tyle lat. Nie wiem, tam z, no z 40 lat to na pewno będzie. Wow. No i tutaj Lukas Alves nawet nie o nim nic. A tutaj proszę, jak wjechał, no banger straszny. Teraz będzie ulubieniec z wielu. Wille Wester przejazd dla Nike SB na początku transferek wjeżdża fake flipek. Z dwóch schodków, z podjazdu i switch varial flip. Z trzech schodów, od boku. Front bland big spin out na murku. Z wybity frontside no slide. Na jakiejś skrzyni. Beczce. <grym> Nie wiem jak mam to nazwać. Wally transfer jeszcze w bank. Fakey jest wybity przez rurę jeszcze ze schodów. Oli w podjazd. Noli frontside 180 na yy, Fajwo, revert. Fakey truja na banku. Pivot na backside, no grind. Pivot na switchu. Oli przez barierkę, niestety z glebą. Jeszcze też przez jakieś garaże, Backtail na, na kwaterze. Można powiedzieć na takiej rampie betonowej. Jeden z ziemali. Od e, Oli. Transfer. Jeszcze z, 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 najeżdżany z backside nose grind, Fake popsowit na no Nie fake big spin. Chyba fake pop można nazwać. Tak samo banger. Frontside nose slide na pełnej prędkości, to jeszcze krótki frontside no-slide, to tym bardziej mega ciężko. Backside t-slide 2.7 out na kwaterze. Niesamowity, Wille to też jest w ogóle niesamowity wariat. Tak jak mówiłem, no ulubienie z wielu, no nie ukrywaj, no ja nie wiem, chyba nie znam osoby, która by go nie lubiła. Half Flip Oli na jakimś. Ska... Nie wiem. kamieniu, na skale, Na górce. To jest spocik jakiś mega ciężki. Najeżdżany 50 na murku. Murek jeszcze fajny, bo taki jakby bank. Frontside Flip też. W taki bank. Coś spocik akurat chyba dla mnie. Ja lubię akurat coś takiego. I wjeżdża w Ville teraz. Meny, e, nose meny, e, oli przez mm, reklamę, treflip i backset 50 na przy schodach i woli frontside 180, e, oli na transfer nad s, śmietnik na nows grind, <tryflip> oski frontside 180. I flipek. Oli na murek. I frontside lip na y, róże. Backside Smith. Na róże przy schodach. Now zgrab na y, taila. Ja zawsze nie ogarniam tych kątowych trików. Na mega wysokości w Frontside 180 na kwaterku. No, bong na róże. Backside 50 na róże od Wile. Od Ville? nie, od go nie będzie, Odwile. <laughs> Backside big spin, przez gapik, jeszcze przez murek, inaczej chillius switch frontside showit. Backtail, 2.7 out transfer, no też mega triczek. Front to fakey na rurze, na pełnej prędkości. Gap na frontside five -o na krawężniku, frontside nose grind to fakey na murku backside big spin pod schody pod podjazd tak samo no niesamowite tutaj Max Palmer z wybity backside crux na rurze backside Smith z wybity na tej samej rurze na oparciu ławki frontside flipside na schodku front blunt to fakey front blunt flip out to fakey w bank Cyrus Bennett, Backset Smith na barierce, tu fejki, jeszcze, tu fejki w barierkę. No litruje ze schodów, Back36 z murka Przez schodnik na ulicę, Frontside Smith na róże w tym przejeździe. Mega się dużo dzieje mega dużo ziomali jest. Woli na nose blanta, na front Nozblanta, woli na backside Blant, przejście na nose grind Oli przez murek. i Barierkę jeszcze w bank z kamienia. Pivo, revert na hurricanea Nie wiem. <grymne> backside five na barierce. Backside 180 no, przez gap i fake nose Tak to można też nazwać. Kickflip na frontside 5. Switch backside wally. Tak i na. 50 i zaraz potem switch Backside Wally na five, Front Blunt na ławce Transfer, a dalej na Front Blunta na drugą ławkę. Backside 50 na rurze. Zejście po drugiej stronie w bank. Jeszcze z murka, zjazd. Zawsze triki co się schodzi po, drugą, po drugiej stronie to zawsze są lepsze. Czy to rura? Czy wąski murek. Po prostu zawsze są lepsze. I tutaj też nie? Myślałem, że dziwna sprawa. No przecież rok temu, ale to zaraz, bo na samym końcu jeszcze. Fejki truja w Polżem. Jeszcze transfer. Bo schodnika, fejki trujeczka, przerwa. I w Poldziem. No dobra, może to być jeszcze trik tygodnia. Także mamy dwa triki tygodnia. I też już, jak rok temu, przecież wiele odszedł z Polara i było dziwnie. Każdy się przyzwyczaił już do niego i trafił do Palas Ale szczerze mówiąc, no do Palas też pasuje i jaram się strasznie. Mimo, że t, moim zdaniem trochę t... hmm. Też był taki jakiś hype na ten przejazd. I nie wiem, no. To jest trochę, trochę czegoś, czegoś innego się spodziewałem, ale też mi się podobało. No nie będę ukrywał, no. Przejazd bardzo dobry. No i też ja zawsze mówię, no tutaj też jestem jednostronny, bo jestem fanem Wille Westera i zawsze tą dziką stylówę i te wszystkie dzikie lądowania, no strasznie mi się ze mnie. Bardzo polecam. Janusz Hercog. Wydaje mi się, że dobrze mówię. Przejazd dla Maxalur, skateboards. Na początku w ogóle wjeżdża Backside Big Spin przez gap, przez barierkę. Nie przez pachoły. <grym> znaczy, wiedzy pachołami. Frontside no slide, Przejście na Switch Backside Five or river na zaokrąglonym murku. Backtail to fakie na ławce, zaraz po tym half cup No Slide, zejście Noli Hill, dalej to fakie, niesamowite. Front side, T side flip out, backside 180, fakie No grind revert, Noli inward Inward Hill z ławki przez śmietnik, kick flip pod 3 schody i Wallright, tak samo, backside 50 na róże. Zawrotka znowu na, dalej na rurze, pod kątem. Switch heel przez rurę między schodami. Backside heel z dość, przez dość długie schody. Backside board slide, to fejki na rurze. Back 3-6 wybity. Heel backside crux na ławce. Fejki frontside no-slide, backside heel out też. Bardzo dobre połączenie. VARIAL Hill Flip przez barierkę z wybitki. Switch Flip z double setu. Frontside 5 o przejście na backside, switch backside, kruksa i jeszcze na kruksa. Frontside No Slide no i backside HEAL out. Frontside Tail Slide tak o, na chillu. I zaraz potem Frontside Blind Slide. Backside, big spin out, zejście w środku. Murka, heel flip przez rurę przy schodach. Backside flip, tak samo przez rurę jeszcze w bank. Frontside, no slide. noli backside flip out na murku. Banger. Też z tych długich schodów truja wjechała. God damn. Naprawdę mega. Z wybity backside crux na Dość wysokim murku, backside, big spin, frontside, boardside to fake i backside flip na switch backside 5 na różę przy schodach. Big spin flip to jest double setu, no i backside heel ze schodów. Najeżdżany frontside 50 po, na murek pod górę i zejście backside flip, backtail. Przejście na frontside, non side na następnym murku i zejście no i backside flip. Ufff, no wjecha, wjechał, na grubo i ja już go tak śledzę od 2021 roku, bo zawsze jest na montażach Bobaja, zawsze mega się jaram. A co sądzicie o firmie Maxalur? Dobrze mówię? Ma Maxal Maxalur? Maxalur chyba będzie. I co sądzicie? Bo ja wiem w sumie co ja, co ja tutaj sądzę. No, nie wiem. Tak, firma. Nie wiem, no. Nie wiem, no to sam, sam nie wiem, co on sądzić. Także pomóżcie mi i dajcie znać, co wy sądzicie. Tutaj rozpocznę jednym klasycznym tekstem. Ty wiesz, kto to jest. Ty wiesz, kto to jest. To jest Dixon. Łukasz Dixon z Suska wydał przejazd Soda Pop i. Zawsze jarałem się Dixonem. Nie będę tutaj w ogóle ukrywał. Jestem ogromnym fanem. I chyba cały przejazd w Manchesterze nagrywany. Nice. Za czasów jeszcze Aidu Skate śledziłem. I, I nadal się jaram. truja i zaraz potem Noli Kickflip na backside Cruxa. I Noli Hill. Frontside 180 podschody. Switch backside flip przez donicę, Noli truja na manuala. Noli heel przez barierkę. Noli frontside flip na kąciku. Noli flip ze schodów z sześciu, banger. Noli hard flip chyba przez murek i jeszcze przez schody. Noli frontside 180 na switch backside cruxa. Noli heel i zaraz potem. Noli kick flip backside. No slide. Dixon jest nadal. Bengerem. Backside Nose grind, Nollipop Shove It Out Switch Flip na Flacie i zaraz potem Switch Backside Crooks, nice Backside 180 na Switch Nose Meny, Frontside 180 Switch Nose Meny, Fake Frontside Shove It out. Switch hill z dwóch dużych schodów Backside Nose grind i zaraz potem Nollipop na na backtaila. Noli kick, backset na zgranit, tu fakey Cut them. No, banger. Noli frontset hill Przez barierkę. Backtail popsowit out. Nousmany. Noli frontset showit. Dalej na nousmany. Noli backside flip. Ze schodów decha złamana Ale zaraz powtórzony. Noli popsowit na chodnik. I zaraz potem wjeżdża No Noli Frontside Flip Out. Też dla mnie Noli Frontside Flip Out jest niepojęty. Backtail i Backside nose grind Noli Pop show it Out. i Frontside it na flacie. Tutaj ziomal Lot Dixona. Backside nose slide to fakie. Switch heel przez gap. Switch flip. To jest chyba murek i tak, takie schodki jakby. Hmm. i Flip z trzech dużych schodów. Nice. I Dixon. Mogę chyba, <laughs> przepraszam, no mogę chyba już powiedzieć, że... że napisałem od razu po tym przejeździe do Dixona i zaprosiłem go na podcast i Dixon powiedział, że jasne, nie ma problemu. Także już niedługo rozmowa z Dixonem będzie. Czekajcie. Obserwujcie. Subskrybujcie, bo warto. Przejazd bardzo dobry, super. No i też Dixon będzie miał trochę do powiedzenia. Także no jeszcze trochę. W przyszłym tygodniu, jak już po tym Skate World, to będę ogarniał to wszystko. Także czekajcie. A i bym zapomniał. Yy, przejazd nagrywał Michał yy, Buśko. Buszek. Yy, nie wiem, mam chyba też takie wrażenie, że Buszek by miał dużo do powiedzenia tutaj. Bo też działał chyba w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam. Także Michał. Zapraszam też na rozmowę tutaj. Im więcej kamerzystów, tym lepiej. <grym> Pozdrawiam. No i na koniec. Wiadomo, co. Nowe Jante. Ledwo wyszedł w poniedziałek, a już wiedziałem, że to będzie montaż tygodnia. W ciemno już wiedziałem, że będzie dobre. Będę się ciągle zachwycał. Każdy Jantę się zachwycał. Wincent, Noli Poprzowit i pójdź on slajd. Niech mi ktoś powie w końcu, bo ja zapomniałem, jak się nazywa, że. Yy, między stojakami na rowery jedziesz Nosem i tailem jednocześnie. No, pamiętaj mi teraz nie pamiętam, jak nazwać: Front Swift na murku i oli na murek i Backset 180 przez barierkę. Jako manual, najeżdżany fiveo i w środku murka flip, nice. I nieudana noli truja Oli na murek i frontside Fajwo, zejście, backside w środku murka. Backside board slide na różę z jakimiś łączeniami. Jeszcze się tak odbijał. I tego borda tak utrzymywał. Transfer na backside Smitha. Wow, też banger. Zwybity na skrzynie Begsitt Smith Grind Nice od axla, z Sauer'a i Varial Hill Flip z trzech schodów, Manual FrontSight 180 i Fake FrontSight Shovid na Switch Manuala, Kickflip na Manuala, jeszcze z... jak to jest z pivotem, żeby przejść na Switch Smeny. Fiveo, frontside 180 na switch nose man'y Boardside na rurach koło siebie Nice Dolly backside 36 Szowit na y, banku i nose man'y pod, Na jakimś murku pod kątem takim ściętym nie ogarniam <laughs> Power slide z backside i switch mannie <laughs> nie są. Miny, tak samo, no ale wiadomo, tam był deszcz i dechy namoczone Albert Nyberg Backside 180 na switch frontside. No strand, half cup flip, w zjazd. i frontside bland slide. Backside flip out Barney Page Backside 5 of frontside 180 out. Switch frontside big spin i backside zjazdy. I half cup no nori flipek w zjazd, tak samo na free te niesamowicie nagrywa, jestem mega fanem Wes Kramer backside big spin z jakiejś góry, Albert Nberg backside flip na koncie i zaraz potem fake, e, half cup blank slide frontside flip, out. frontside flip out, frontside flip ze schodów, hard flip ze schodów do jakichś ogromnych. Backside clip to fakey na róże przy schodach, jeszcze robiony od strony zjazdów. Kickflip z double setu jakiegoś ogromnego, chyba z 12 schodów. Backside crux przejście na switch backside five revert. Tak samo no bardzo dobry trik. I backside no slide, przejście na backtaila, w ogóle między lampą to przejście. <noise> Backblend, frontside sweep out, backside lip side z przejściem na switch frontside Crux'a. backside side 27 out, no backside 27 out. O Boże, co za bangery tu lecą. woli frontside 180 na switch frontside na osgrain e revert. Tak samo, no woli z Frontside'em czy woli z Backside'em, nie wiem. Wally Frontside 180, Switch Frontside Nosegrind, yy, fr, Fakey Frontside out. Pff, na murku, na takim podjeździe, takim mini bank, Switch Backside yy, Switch Kickflip na Switch -y z pivotem na Nose, nose -y. <taki>, taki dziki odjako i że to w ogóle zrobił, tego jestem w szoku. Noli frontset 180 na switch frontset 5 O. Revert yy, jeszcze w odjazd w bank, co w ogóle jest przerażające. Switch frontset, y, nie, y frontset Crux, Noli Flip, i zaraz potem backset Crux z przejściem na switch backset Cruxa na następnym murku. Gustav backside 180, fake i nose grand, no frontside 27 na backtaila nice backside 5 o frontside flip out e, backside 5 front frontside 180 out half cup flip na flacie zaraz potem backside nose slide z przejściem na fronttaila na drugi murek i front fl i kick flip out frontside nose slide pod varial od etu to na switchu Backset no slide, body varial, backset crux. Zejście na ławkę, backset no slide na murku. Jeszcze z backset no slide na ławce. Transfer na backset five'o i frontside five'o i backset no slide i frontside lip slide. Half cup no slide. Pivot to fakey, to chyba pivot to fakey, nie? I back, switch backside lip slide na donicy. Znowu, no nie wiem, pivot to fake dwa razy, tylko od, po drugiej stronie zajście tak to można nazwać frontside tailslide backside back 27 na front, switch front side, tail, slide. switch frontside tailslide switch frontside no slide Cavalier out, fake frontside crux i frontside no slide big spin out, hilf wzjazd. Przez rurę. Niesamowite. Frontside Troughed. Przez gap na jakichś kamieniach. Frontside 180 na switchną zgrana. 180 out na barierce. Kickflip na nose menu. Half cup na meny zejście w bank. truja pod gap. Backside flip pod gap. Varial hill pod gap. Switch flip pod gap. Switch frontside flip pod gap. Co tu się wydarzyło? Ale mówię no. Jante zawsze jest montażem tygodnia. Noli frontside 270 na lipa. Niesamowite. Znowu frontside flip pod ten gap. Fake flip, wzjazd, albo noli, woli frontside 180, i switch hard flip, albo hard flip, frontside 50, i przejście na fr front cruxa na róże, noli hill ze schodów, backset slide i zaraz po tym triczku kick backside backset no z granicy do fake i switch flipek. <laughs> Kikwi Back Station tu fake, jeszcze w bank. Ja mam pytań. i. No, Frity jest mistrzem kamery. To jest chyba GH5. GH5S z Canonem 815. I to, co on potrafi zrobić tym sprzętem, to jest niesamowite. I zawsze, wszystkie antys będę polecał. I obejrzyjcie, bo jest rewelacja. Zapomniałem jeszcze dodać, że to Janty było nagrywane w Finlandii, w Helsinkach. I tak samo w ogóle fińska to jest też dla mnie jakaś taka mega zajawa i jaram się strasznie. No i co, koniec. Tak także jak wiecie, za no za tydzień już będzie po wszystkim. No ale za tydzień nie będzie takiego niesowego epizodu, ponieważ właśnie w weekend jestem na Skate Awardsach w Poznaniu. Jeśli ktoś będzie, to, 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 to tego słucha. Może się spotkamy, pogadamy, pianę zbijemy. No i co? W czwartek, jak mówiłem, jest Baker Hassadeff Wish 2. A w poniedziałek, w przyszły, to już ten obiecany od dwóch tygodni film odnośnie tych moich ulubionych filmów skate'ów, kamerzystów. I znowu Was zachęcam do zostawienia suba na YouTubie. Możecie na Spotify też obserwować, na Apple'u, na, Apple, na Instagramie profil, bo jak już też mówiłem, jest będzie mystery Box. Do zgarnięcia. Powiem Wam tak. Kolejne dwie nagrody mi doszły. Hmm? Nie będę mówił, co to jest, ale myślę, że każdy będzie zadowolony. <grym> A czy osoba, która to wygra? Aktualnie, na chwilę obecną, gdy to nagrywam, mam na YouTube aż 273 suby. Wow, naprawdę ogromna liczba. Jak dobiję do 500. to ktoś otrzyma mystery boxa, no i no nie zawiedziecie się, no po prostu są tam fajne rzeczy, a dochodzą jeszcze rzeczy, mm -hmm. także będzie fajny prezent. Mm? No i pod skate też coś dorzucę. A? A? Zobaczycie. A czy nie zobaczycie. No, osoba, która dostanie Mistry Boxa. To zobaczy. A fajne rzeczy, fajne rzeczy są. Takich rzeczy to kurczę rzadko w konkursie no, można wygrać. A? Proszę bardzo, dbam tu o was. Do dzieła. <grym> Dawajcie suby. <grym> ja, ale tak. To gdzieś słyszałem, że jakieś tam kanały na YouTube chcą z kimś współpracować. Nie no, ja tam nie będę się prosił o jakąś współpracę, ale. już, jak tutaj miałem okazję robić te konkursy, to no, jak wiecie, też udało mi się coś tam dostać dla siebie. Za co jestem wdzięczny. Ale net, jakby tutaj jakaś firma chciała coś, nie, wiem, dłużej współpracować. Fajnie by było, nawet jakby chcieli jakiś materiał promocyjny. No, jak wiecie, sprzęt do nagrywania też mam. Nie ma problemu, żeby to ogarnąć. No nie będę tutaj się prosił, ale no mówię, jak, jakby firma jakaś była chętna. Fajnie by było jakieś takie wsparcie dostać. No nie wiem, no deski to chyba no, marzenie największe. I tak, jak dostałem też dla siebie, to też no, nie będę ukrywał, takie wsparcie dużo mi dało. No <grywia> i tyle. <grywia> Dobra, to co? Widzimy się w sobotę w Poznaniu. I teraz też. No, bo mam nadzieję, że po tych Skateboardcach to tak trochę więcej ogarnę. Bo właśnie te rozmowy, jak tutaj mówiłem, z, że z Dixonem będzie. Jeszcze z paroma osobami. No mam nadzieję, że w Poznaniu z kimś pogadam sobie i też będzie można już zaprosić parę osób, bo domyślam się, że tam pewnie spół Polski przyjedzie. No i też epizody o tych wszystkich filmach. No jeden z tych filmów akurat co mówiłem, że z ziomem nagram to akurat trochę no ten film muszę przełożyć, bo niestety u mojego kumpla trochę Inny akurat teraz ma sprawy na głowie, no to są jego prywatne sprawy, także tutaj nie będę poruszał, bo też to nie byłoby w porządku wobec niego. No ale dobra, no na pewno będzie więcej i rozmów, i w osobnych epizodów o filmach. No i chyba tyle. Dzięki, że słuchaliście. No, przy okazji, no, śnieg stopnią, nie? <noise> Można iść na street. Ciekawe na jak długo, bo z, najlepiej w piątek była ja, piękna pogoda u nas w Toruniu i mówię, dobra, w sobotę rano wstaję i pewnie już o ósmej na desce będę, ale tak potrafiłem zrobić <noise> jakoś październik, listopad, coś takiego. Poszedłem, nie, październik jakoś. No, Albo koniec września, teraz, nie, październik. Jak już w październiku z moim bratem postanowiłem iść sobie o 8 rano na desk. Siedzieliśmy do 12, było świetnie. I mówię, wstanę, wstałem o 6.30 i patrzę mokro. I potem zaczął padać deszcz, a po południu piękna pogoda i było such. Świetnie, ale w niedzielę, już, czyli wczoraj, było katowane. Mam nadzieję, że pogoda się utrzyma. I śnieg nie spadnie I deszcz już nie będzie padał. Pewnie będzie padał na moje nieszczęście, gdy będę miał czas. No ale dobra. Da. Możecie zostawić suby. Mówię, zrobię wtedy losowanie boksika. Kogoś uszczęśliwie. Fajne rzeczy do zgarnięcia. Dzięki, że słuchaliście. Jeździcie na desce. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Do zobaczenia. jo.